Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, 19 odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... No to tak, był już samuraj, była już gejsza, no to teraz wypadałoby chyba szogun, tak? Więc jak szogun, witam serdecznie i kłaniam się w pas jak zawsze, Mariusz Borkowski. Cześć. Nie mam dla tego pojęcia, jak kłania się szogun. Na miłość boską, why? Kąt to jest chyba około 80 stopni. O matko święta, okej, dobra, ja nie wnikam. No dobrze, dzisiejszy podcast nagrywamy w zasadzie kilka dni po zakończeniu targów E3, czyli jednych z najważniejszych targów elektronicznej rozrywki. Jesteśmy świeżo... Pytanie, czy to są jeszcze najważniejsze, Paweł? Kij w morowisko, hehe. No. Okej, możemy o tym podyskutować, jasna sprawa, bo mamy, bo dzisiejszy podcast chcielibyśmy właśnie poświęcić i nie tyle samym targom, co tytułom, które zostały zaprezentowane w czasie wszystkich prezentacji, także tak, dokładnie, muzyce do nich. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, Mariusz, tradycyjne pytanie do ciebie. Co u ciebie słychać? Co u mnie słychać? To jest bardzo dobre pytanie, drodzy słuchacze, bo nas zawsze dobrze słychać. Mamy nadzieję z Pawłem i możecie nas zarówno słuchać na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie, słuchać i oglądać. No i oczywiście Apple Podcast, tak więc zawsze można nas wszędzie naprawdę słuchać. Jeszcze nie w lodówce na szczęście, tak więc... Chociaż, może macie taką aplikację, to podzielcie się z nami w komentarzach. A co ja ostatnio słuchałem? Tak się złożyło, że przez to, że E3 pojawiło się, no to kilka też polskich produkcji się pojawiło i tutaj zwróciła pewna produkcja moją szczególną uwagę i przez to musiałem wrócić do tego artysty, a szczególnie do albumu Immolate Yourself. To jest zespołu Telephone Tel Aviv. No i jeżeli podobały się wam obie ścieżki dźwiękowe do gry Hotline Miami, to koniecznie sięgnijcie po ten album. Choć sama płyta ma już ponad 12 lat, to nadal zachwyca powykręcanymi, naprawdę są tak powykręcane, że aż tutaj seplenie i gubię język, rytmicznymi dźwiękami muzyki elektronicznej autorstwa Yeshua Estusa. No i tutaj niestety świętej pamięci Charlesa Coopera, tak naprawdę cały, już teraz nie jest zespół, tylko to został jeden artysta. No i do albumu wróciłem, tak jak powiedziałem przed chwilą, po ogłoszeniu informacji, że dokładnie Yeshua Esusis zajmie się skomponowaniem muzyki do polskiej gry Serial Cleaners, opowiadającej losy profesjonalnych sprzątaczy, czyli osoby zajmujące się czyszczeniem miejsc zbrodni z niewygodnych przedmiotów ciał i śladów krwi. No tak jak powiedziałem, sama muzyka jest dosyć taka nawiązująca, jeszcze zanim Hotline Miami stał się popularny, też zarówno dzięki swojej ścieżce dźwiękowej. Tak więc sądzę, że tutaj słuchacze mogą znaleźć jakieś nawiązania do tych obu odsłon. No a drugi tytuł. Paweł, ja strasznie czekałem i się doczekałem. Wreszcie się doczekałem ścieżki z Animal Crossing. Zresztą jestem w pecheszkach, uśmiechnięty, kwiatki, motylki, ptaszki. Jestem po prostu w siódmym niebie.
Tak, więc ja się bardzo cieszę, że Columbia Records, która no już ma na swoim koncie The Legend of Zelda Breath of the Wild i jeszcze kilka innych ścieżek dźwiękowych z gier Nintendo, bardzo się cieszę jakby z tej współpracy pomiędzy dwoma firmami i liczę na to, że Zelda Skyward Sword może też się pojawi na jakimś krążku, no bo przy poprzedniej premierze na Wii, no niestety nie pojawiła się ta gra, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast tak, kompozytorzy, bo tutaj jest warto wspomnieć o kompozytorach, bo prawda jest taka, że żaden z tych kompozytorów nie współpracował albo nie pracował nad poprzednimi za bardzo odsłonami Animal Crossing i to jest ciekawostka z tego względu, że jeden z kompozytorów też pracował przy z ostatniej Zeldzie, mamy nawet kompozytorkę, czyli Shinobu Nagate i Yosukiego Iwate, Kazumiego Totaka i Masato Ohashi. Tak więc młodzi, część młodej kadry no spowodowała, że ja się, że tak powiem, zaurczyłem tą muzyką. No i tak naprawdę na ten album czekaliśmy ponad rok, aż w końcu nieoczekiwanie pojawił się nareszcie w moich rękach i muszę przyznać, że to jest muzyka kojąca moje nerwy. Nie pamiętam dlaczego, ale ten tytuł zawsze, jeżeli chodzi o serię, mam na myśli, omijałem za każdym razem, kiedy jego nowa wersja pojawiała się na konsolach Nintendo. Wiem, że Pawle, ty tutaj jesteś chyba weteranem, jeżeli chodzi o Animal Crossing. Dokładnie. Ty jeszcze chyba za czasów GameCube'a grałeś. Podobna rzecz miała miejsce z muzyką, też jakby omijała mnie ta muzyka, która ma obecnie naprawdę ogromną rzeszę swoich sympatyków. No niby gra o niczym, ale właśnie ta cecha pozwala nam zrelaksować się, uciec od codziennych obowiązków. Poza tym dźwięki z Animal Crossing przynoszą ukojenie dla uszu, a sound design również odgrywa istotną rolę na wzór sesji terapeutycznych. I mogę jedynie to potwierdzić, bo sam to przeżyłem na własnej skórze i faktycznie każdy z dźwięków otoczenia przynosi podprogowe upokojenie, chciałem powiedzieć, ukojenie, a w dodatku muzyka zależnie od pory dnia ma na nas taki momentami kojący wpływ. I szczerze nie wiem, czy to od samego początku deweloperzy chcieli uzyskać taki efekt, ponieważ w Animal Crossing New Horizon spędzimy ogromną ilość czasu i dlatego ta ścieżka dźwiękowa odgrywa tutaj istotną rolę ze względu na brak jakiejkolwiek fabuły lub istotnych dialogów wpływających na samą rozgrywkę. Dlatego nie jestem zaskoczony faktem, że muzyka do gier serii Animal Crossing ma ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Swawolny klimat i upływający powoli czas w grze sprawiają, że ścieżka dźwiękowa do Animal Crossing New Horizon jest elementem, który na gracza wpływa kojąco, kiedy tego najbardziej potrzebuje oraz uruchamia kreatywność do tworzenia własnych miniaturowych muzycznych dzieł. Więcej już opowiem w swojej recenzji soundtracku. Mam nadzieję, że po tym podcaście już się pojawi recenzja na łamach serwisu gamemusic.pl i też jeszcze jeden materiał szykujemy, taki, gdzie pokażemy unboxing, czyli zaczynamy troszeczkę też nowe rzeczy. Jeżeli wam się spodobają, to zazwyczaj jak będą jakieś duże, mniejsze bądź średnie premiery soundtracków, to będziemy je nagrywać, pokazywać wam, jak to wyglądają. Może też was zachęci to do kupienia takiej ścieżki dźwiękowej. Pawle, ja się rozgadałem, ale niestety Animal Crossing no to jest duża rzecz. Dla mnie osobiście 500 godzin na liczniku, no to jednak coś o czymś świadczy, że nie mam życia. Nie no, oczywiście żartuję, ale bardzo, bardzo uspokajająca muzyka. Pawle, dobrze, a co w twoich słuchawkach w takim razie leciało? Jakie dźwięki? W dużym skrócie, z twojej strony muszę liczyć się, że dostanę kolejną porcję spamu Animal Crossing. No okej, okay, dobra. Co no, kto niestety, lubi. Wybacz przyjacielu, co wybacz. Kto lubi. Okej, okay. Jeśli chodzi o mnie, słuchałem mnóstwo muzyki, dla odmiany nareszcie miałem chwilę czasu, żeby posłuchać trochę super, więcej muzyki. Gratuluję. Ale troszkę wypowiem się na temat jednej. Jestem jakoś bardzo świeżo po filmie Panthe. To jest taki polski komediodramat. Dokładnie. Marcina Krzyształowicza, mam nadzieję, że dobrze nazwisko wymawiam, gdzie główny bohater jest wzorowany na pisarzu Leopoldzie Tyrmandzie.
Dlaczego ja o tym filmie mówię? Jest jeden malutki moment, ja nie będę spoilował, jest jeden malutki fragment na samym końcu filmu, gdzie odgrywana jest melodyjka na melodyjka z jak to się nazywa? Z pozytywki. Pamiętasz ten taki krótki moment? Było coś takiego, że tam pozytywka... Tak było, ale tak, nie tak. Pamiętam, w którym momencie w filmie. Dosłownie sam koniec. A, okej, okay. Dobrze. No. I to jest akurat dziwna rzecz, bo kiedy słuchałem tego fragmentu, kiedy słuchałem tej melodyjki, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiej racji, nie wiem w jaki sposób to działa, ale przypomniałem sobie o serii Profesor Layton. Tam były melodyjki z pozytywki, i jakoś automatycznie mi się ten tytuł załączył. Ja uwielbiam serię Profesora Laytona, nie tylko za taką baśniową, co ja mówię. No, może trochę rzeczywiście baśniową otoczkę, ale również za jej zagadki i w ogóle za taką przystępność. Ale też kojarzę bardzo dobrze soundtrack do całej serii, gdzie główną rolę odgrywa akordeon. Ja uwielbiam dźwięki akordeonu. I bardzo żałuję, że ten instrument jest tak bardzo rzadko wykorzystywany w grach czy nawet w filmach. No, z drugiej strony trochę się nie dziwię, bo akordeon jest takim bardzo niewdzięcznym instrumentem. Ja pamiętam, że miałem przez bardzo, bardzo długi okres czasu w moim życiu taki moment, kiedy akordeon kojarzył mi się tak naprawdę z cyganami, którzy wchodzą do tramwaju i grają te wszystkie czarne oczy, te wszystkie piękne czarne oczy, albo Warszawę da się lubić. I to były... Akordeon, a wiesz co ci przerwa na chwilę? Wiesz, akordeon to troszeczkę są takie miniaturowe organy. Również, dokładnie, no ale tak jak mówię, te lata temu kojarzyło mi się no, w zasadzie tylko źle, że kojarzyło mi się tylko właśnie z takimi momentami, że wsiadam do tramwaju i słyszę, a te piękne czarne oczy i już miałem po prostu dosyć. Ja miałem serdecznie dosyć akordeonu, ja myślałem, że jak zobaczę jakiegoś człowieka z akordeonem, to go po prostu zastrzelę. Ale na moje szczęście pojawił się na przykład właśnie Profesor Layton. W Warszawie, w centrum Warszawy był również taki młody chłopak, który grał przy wejściu do metra w centrum miasta. Świetne kawałki. To był chyba jedyny moment, kiedy przechodziłem przez Warszawę i zdejmowałem słuchawki i chciałem go po prostu posłuchać, bo naprawdę fajne kawałki grał. No i plus jeszcze, jakby nie patrzeć, jest od diabła artystów, którzy potrafią grać na akordeonie. Ja tu patrzę na polski zespół Motion Trio, czy również na czeskim akordeoniście Mario Batkowiczu. No ale to są bardzo chlubne wyjątki, tylko szkoda, że nie mają takiej widowni, jak nie wiem, jakieś najbardziej znane zespoły rockowe. Mówię, warto odczarować czasami akordeon, bo można wyłuskać naprawdę świetne, fantastyczne dźwięki i naprawdę bardzo żałuję, że akordeon nie jest tak często wykorzystywany w muzyce do gier czy w muzyce filmowej. To no może kiedyś... Co, Paweł, to wróć koniecznie do Wiedźmina Krew i Wino. Tak, oczywiście, Boże, Piotr zapomniałbym. Piotr Musiał i Marcin Przybołowicz w swoich utworach użyli tego instrumentu. To jest taki niewdzięczny instrument, bo on ma dosyć takie specyficzne brzmienie i nie w każdym miejscu będzie pasowało. Albo też to wynika jakby z... nie wiem, czy lenistwo to jest dobre słowo, ale z lenistwa też kompozytorów. Nie chcę jakby tutaj mówić ogólnie o kompozytorach, tylko... Znaczy też musisz mieć odpowiednią grę, która będzie specyficzna. Zgadzam się. Tak? Wiesz, Profesor Layton to wstrzelił się tam, akordeon się tam po prostu wstrzelił, on tam po prostu pasuje, tak? Tak jak muzyka jazzowa pasuje idealnie do Jacka Orlando, no bo cóż, mamy grę przygodówkową o detektywie w Nowym Orlanie lat 30, tak?
No, ten akordeon musi się pojawić w konkretnej grze, w konkretnym miejscu i o konkretnym czasie. No, może kiedyś usłyszymy ponownie taką grę. No okej, okay, bo się rozgadaliśmy o nowych tytułach, o nieco starszych tytułach, ale pomówmy tym razem o nowościach, tak jak mówiłem. Ale to czekaj, bo to było wszystko z twojej muzyki, co słuchałeś? Tak, znaczy dużo było tej muzyki, tak jak mówię, ale skupiłem się przede wszystkim na tej. W ostatnich dniach. Czyli polecasz tutaj profesora Laytona. Całą serię profesora Laytona. Całą. A masz jakiś swój ulubiony soundtrack? Może? Soundtrack czy utwór? Znaczy soundtrack z profesora Laytona. O matko święta, wiesz co? Ja słuchałem wszystkich, ale myślę, że Diabolical Box był idealny. Bo tam było nie tylko akordeon, ale również pozytywka była świetnie odegrana w jednym z momentów. Także myślę, że Professor Layton and Diabolical Box jak najbardziej to mogę polecić. No plus oczywiście sam motyw przewodni Professora Laytona, który podobnie jak w przypadku Uncharted zmieniał się, ale zawsze na lepsze. Rozgadałem się o profesorze Laytonie, pogadaliśmy o starych grach, o troszkę nowszych, ale teraz, tak jak mówię, pogadajmy o najnowszych grach. Kilka dni temu minęło nas Targi E3, poznaliśmy wiele nowych gier, wiele nowych tytułów. Może no, niektóre z tych tytułów byśmy nie chcieli poznać. No, daj mi spokój. Yes. Znaczy ja bym chciał, żeby tylko doprecyzować naszym słuchaczom, my mimo tego, że tutaj będziemy mówili z Pawłem o muzyce, to nie umieszkamy też o samych grach powiedzieć, ale postaramy się jak najmniej czasu na to poświęcić. Dokładnie. Ponieważ nie jest to podcast nie chcemy za dużo mówić o grach, bo sądzę, że jest wiele, wiele innych ciekawszych podcastów, między innymi Grysław, którego serdecznie słuchanie tego podcastu serdecznie polecamy. My z Pawłem skupimy się głównie na muzyce, ale nie umieszkamy odrobinę trochę swojej prywaty na temat gier powiedzieć. To tylko chciałem doprecyzować. Dokładnie. Paweł. Plus nie będziemy też oceniać E3 jako całości, bo tak jak Mariusz powiedział, są od tego i mądrzejsi, i lepsi od nas. No, mam swoje zdanie faktem na ten temat, ale o tym będziecie mogli czy to przeczytać, czy u mnie na Twitterze, czy w newsletterze, który prowadzę. Tak, śledźcie Pawła na Twitterze. Naprawdę ma mnóstwo dużo ciekawej zawartości. A także dużo mało ciekawej zawartości, ale tak czy inaczej polecam. No tak jak mówię, oceną E3 zajmiemy się w innych miejscach, tutaj skupimy się właśnie na muzyce. No więc właśnie, przygotowaliśmy sobie taką, no zarówno ja, jak i Mariusz przygotowaliśmy sobie taką subiektywną listę gier, które pod kątem muzycznym prezentują się dosyć ciekawie i mamy wobec nich pewne oczekiwania. I dlatego zacznę od ciebie, Mariusz. Gdybyś chciał przedstawić pierwszy taki tytuł, na który ty zwróciłeś uwagę podczas E3. Dlaczego cię zaciekawił pod kątem muzycznym, gameplayowym? Ja tak sobie liczę, ile ja mam tych tytułów. To jest około 12 tytułów. O Jezus. Około 12 tytułów mam, które mnie zainteresowały pod kątem muzyki. I powiem tak, ja na ten tytuł czekałem. I ja się bardzo cieszę, że Square Enix poświęcił temu tytułowi aż 20 minut. Marvel Guardian of Galaxy. Ja normalnie czekałem na ten tytuł. Ja się bardzo cieszę, że od strony fabularnej to będzie dobra gra. Nie, ale teraz żartuję oczywiście. Ja nie wiem, Square Enix co tam robi, ale tak... No to nie zrobiło dobrze. Prosimy, żeby... Ja wiem, ja uwielbiam pierwszą odsłonę filmu Guardian of Galaxy, ale sądzę, że tego było za dużo. Ale tak jak mówię, to już każdy swoje powiedział, każdy swoje napisał, nie będę się rozgadywał. Pierwszy tytuł, który chyba zwrócił moją taką największą uwagę, to było przy zapowiedzi gier Ubisoftu. No i ty się już na pewno domyślasz, o jaki tytuł chodzi. No, Mario Rabbids Sparks of Hope. Grand Kirchhoff.
osobiście napisałem do Granta, bo się trochę kolegujemy, napisałem do niego z ogromnymi podziękowaniami za to, że znowu będzie kompozytorem, bo tu trzeba jakby podziękować mu za to, że się zgodził, ale jakby tutaj się nie godzić, jakby pisać muzykę do gier Nintendo, to jest super sprawa, tak? Dokładnie. Tak więc ja się bardzo cieszę, że on kontynuuje to, co zrobił w pierwszej części. Liczę znowu na jakieś powykręcane, zwariowane utwory, jak to było w pierwszej odsłonie, pamiętasz ten taki operowy kawałek? Tak, dokładnie, pamiętam. On jest fenomenalny. On jest fenomenalny. Ja poproszę o więcej jakichś naprawdę zwariowanych utworów. Na pewno się znowu doczekamy orkiestry, ale osobiście bym liczył na to, żeby trochę Grant poszedł. Znaczy wiadomo, że to będzie muzyka taka, powiedzmy, co zaraz dziwnie zabrzmi, grantowa, bo on taką bardzo taką swawolną, rozrywkową tą muzykę, która wpada szybko w ucho. Znaczy tak jak słuchasz muzykę Granta, no to wiesz, że to jest jego muzyka, to jest bardzo charakterystyczne. Tak, Perfect Dark, Banjo-Kazooie i tam jeszcze kilka innych tytułów ze Stanirej między innymi. Ale ja bym chciał, żeby on, nie wiem, może coś w stylu jakiegoś big bandu, może troszeczkę jakoś tam wplótł jazzu, żeby jednak ona była taka troszeczkę różnorodna. Bo pamiętam, jak pisałem pierwszą część recenzję muzyki do pierwszej części Mario and Rabbids i pamiętam, że troszeczkę ona momentami już była taka nużąca, to znaczy ona powielała pewne już schematy i tak jak na początku dostajesz takie super zaskoczenie, że tutaj grają ci różnorodne jakieś tam tematy, to później ona już jest taka, staje taka monotonna momentami. Co nie znaczy, że ona jest naprawdę dobra. To nie jest bardzo dobry soundtrack, to jest naprawdę dobry, nawet powiedziałbym dobry plus. Dlatego ja liczę na to, że przez to, że ta gra, czyli Sparks of Hope, taka będzie ekspansja troszeczkę tej gry, już będzie o wiele większa, no to pozwoli Grantowi na troszkę więcej kreatywności. Mam taką nadzieję, będzie mógł sobie pozwolić na ogólnie na więcej jakichś tam, powiedzmy, niekonwencjonalnych rozwiązań. Tak więc to był mój pierwszy tytuł, Pawle. A jak to było u ciebie, jak jest z jakimś zaskoczeniem pierwszym pod kątem muzyki? Znaczy moim pierwszym zaskoczeniem w ogóle, jeśli chodzi o gry, to pojawił się taki tytuł na prezentacji Devolver Digital. Mówię tu o grze Demon Turtle. Pamiętasz? To był taki w prezentacji przypominał taki dwuwymiarowy, ośmiobitowy shooter, gdzie masz dwie postaci, które idą prą po prostu do przodu. I masz taki vibe rodem z gier z Pegasusa. Ja zobaczyłem tę grafikę i sobie mówię, czy ja się nie cofnąłem w czasie? Ewidentnie. Ale tak mi się spodobała ta prezentacja, tak mi się spodobała sama gra. Taka bardzo mocno retro. To nie jest tak, jak dzisiaj powstają niektóre gry z pixel artami, że masz, masz pixel art, masz chiptune, ale gdzieś tam słyszysz również orkiestrę, rock i w ogóle jakieś inne instrumenty. No nie. To jest legitna gra, która mogłaby się naprawdę pojawić na Pegasusie. Ja zobaczyłem tę grafikę, usłyszałem tę muzykę, taki czysty chiptune, 8-bitowy i zapowiedziałem, ja muszę tę grę mieć, ja muszę ją posłuchać. Liczę na to, że soundtrack zostanie na to wydany. Bo tak bywa z niektórymi grami, które prezentuje Devolver Digital, że czasami gdzieś pojawią się, może niekoniecznie w formie fizycznej, ale na przykład na platformach streamingowych. Bo nie wiem, jakbym miał porównać tę muzykę, to bym powiedział, to pierwsze takie moje skojarzenie to był Retro City Rampage, gdzie Jake Kaufman tworzył tę muzykę. To jest mniej więcej podobny styl, ale jeszcze bardziej retro. Także wiesz, plus jeszcze jest to gra na dwie osoby, więc może będziemy również to grać na naszym streamie. Zobaczymy. Ale tak czy inaczej chciałbym usłyszeć całą muzykę z tego. Całą muzykę. Miałem taki naprawdę vibe rodem z lat 90. i bardzo, bardzo mnie to wzruszyło pod tym kątem. Ja mam takie wrażenie, że jest taka podobna gra i nie wiem, czy to ci sami twórcy pracują nad tym tytułem, bo to się nazywało Gun
Tam chodziło o to, że też pojawia się w labiryntach, grasz postacią i one są, labirynty są zawsze losowe. A wiem, o który ci chodzi, ale to chyba nie oni. No i tak pomyślałem, że chyba stylistyką i muzyką może będzie podobnie, ale okej. Tylko takie wtrącenie tutaj chciałem dać ze swojej strony. No dobra, Mariu, twoja kolej. Dobrze, no bo ja tutaj nie ukrywam, że będzie dużo gier Nintendo, tak więc postarałem się też bądźmy szczerzy, no ja jestem niestety sympatykiem gier Nintendo, a jeżeli chodzi o no, taką równowagę też starałem się tutaj znaleźć w tych moich propozycjach, tak więc postaram się też krótko. A jakby co, to mi przeszkadzaj, Pawle. Drugi tytuł to... Ja mam trochę problem z tym tytułem. To znaczy uważam, że gra na pewno zwróci na siebie uwagę, ale mam problem z muzyką. A mianowicie chodzi mi o Starfield. Aha, i wiem, zostało ogłoszone, że Inon Zur będzie pisał muzykę do tej gry. Nie wiemy, czy to będzie jedyny kompozytor, ale wszystkie znaki na niej pokazują, że raczej tak, bo nawet zdążył się pochwalić w swoich mediach społecznościowych i nie było informacji, żeby z kimś współpracował, chyba że ktoś później będzie robił jakąś dodatkową muzykę. No, zobaczymy. No, ja mam problem trochę z Inon Zurem, bo ja sądzę, że on się już bardzo dawno temu wypalił. To jest moje tylko i wyłącznie zdanie. Wypalił się dokładnie już na muzyce do Fallout 4, do muzyki do gry Fallout 4. Jeszcze wcześniej robił fantastyczną muzykę do dwóch odsłon Dragon Age. Ale już to, co zrobił dla Outsiders, no to jest... No ja już powiedziałem, ja nie lubię używać tego słowa, ale tak generycznej muzyki to ja już dawno nie słyszałem i obawiam się, że ze Starfieldem może być tak samo. Ja wiem, że on teraz pracuje dla Bethesdy i po części zastępuje Jeremy'ego Soula, o którym cisza i o którym kiedyś warto byłoby na pewno powiedzieć. Ale ja nie rozumiem, dlaczego Bethesda nie chce jakichś młodych kompozytorów. Jest mnóstwo naprawdę młodych, uzdolnionych kompozytorów albo kompozytory, które mogłyby coś wnieść nowego do gier Bethesdy. Idą po znanej, sprawdzonej ścieżce dźwiękowej i szczerze mówiąc, jak jestem... jestem naprawdę zauroczony trochę tą produkcją, bo teoretycznie to będzie taki Fallout w kosmosie, tak sądzę, ale boję się trochę tej muzyki. To znaczy daję jeszcze wotum zaufania Inonowi, daję jeszcze mu tą szansę. To jest już ostatnie koło ratunkowe i mam nadzieję, że mnie pozytywnie zaskoczy. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy macie podobne zdanie na temat tego wyboru, jeżeli chodzi o kompozytora. Tyle z mojej strony. Znaczy ja tu jeszcze swoje trzy grosze. Dwie rzeczy. Pierwsza, Fallout w kosmosie nazywa się The Outer Worlds. Tak, przepraszam, w 100% masz rację. A druga rzecz, no trochę muszę się z tobą zgodzić, że Inon Sur to już jest taki artysta, który... Nie chcę powiedzieć, że się wypalił, bo nadal tworzy, nadal coś próbuje, usiłuje zrobić, ale fakt, to jest taka zupełnie nowa gra, zupełnie nowe otwarcie dla Bethesdy i dobrze by było, żeby pojawił się jakiś nowy, świeży kompozytor. Świeża krew, naprawdę, no, świeża dokładnie, krew by się dokładnie. Przydało. No, może będzie tak, że Inon Sur stworzy tylko motyw główny, a resztę soundtracku zrobi ktokolwiek inny. No wiesz, diabli wie. No, zobaczymy, co przyniosą kolejne dni, co przyniosą kolejne informacje. Będziemy patrzeć, będziemy was o tym informować. Okej, ode mnie druga gra, też trochę zaskoczenie, takie podwójne dosyć. Na mojej liście pojawił się Trek to Yomi. To jest taka... Ja też to mam na liście. Tak jest. Taka jest taka japońska... opowiem to w ten sposób. To jest taka japońska opowieść w czerni i bieli, którego twórcami są Polacy, czyli Flying White Hawks. A nie współtwórcy? Przepraszam, tak, oni są współtwórcami. Oni są współtwórcami. Drugim studiem, Boże, jak oni się nazywają? Leonard Menciari? Chyba dobrze wymawiam tę nazwę? No ale tak czy inaczej, jest to
Jest to przygodówka z widokiem z boku dziejącej się w feudalnej Japonii. Więc jest to opowieść o młodym fechtmistrzu o imieniu Hiroki i jego zadaniem jest oczywiście chronić miejscowość przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem, jakie na nie czyhają. I w sumie to jest tyle. Pierwsza taka rzecz, na którą zwróciłem uwagi, że cała ta czarno-biała stylistyka nawiązuje do filmów Akiry Kurosawy. Oj tak, w 100%. Akira Kurosawa, miałem taki vibe i pod kątem muzycznym było mniej więcej podobnie. Nie wiem, czy muzyka, która została przedstawiona w teaserze, to jest to, co usłyszymy również w grze, ale już jestem pozytywnie nastawiony. Zwłaszcza, że Flying Wild Hawk to jest ekipa, która raczej fuszery nie odwala, więc liczę, że to będzie naprawdę duży, fajny tytuł. Nie wiem, zobaczymy. Pod kątem muzycznym, jeśli chodzi o teaser, mnie się podobało. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy gra zostanie w końcu wydana, ale pierwsze wrażenia są w moim przypadku dosyć pozytywne. To wiesz co, ja mam też na liście ten tytuł, to ja tylko jeszcze dopowiem, bo ja wiem, kto będzie pisał muzykę. A mianowicie Cody Matthew Johnson i Yoko Honda. Natomiast jeżeli chodzi o Cody'ego, to jest kompozytor, który współpracował przy muzyce do gier m.in. Devil May Cry 5 i Resident Evil 2. Ja tam nawet jestem w stałym kontakcie z Kodym, tak więc widziałem, że opublikował u siebie tą informację, to też mu od razu pogratulowałem to, że będzie współautorem tej muzyki. Teoretycznie nie mam jakichś obaw, czekam bardzo, bo brakuje mi troszeczkę takiej muzyki dalekiej Azji. No, mieliśmy Ghost of Tsushima. Tak, tam o tyle było to dobre, że tam było połączenie tego, że był też zarówno kompozytor zachodni i też kompozytor z Japonii. Tam więc był zachowany ten balans i sądzę, że jeżeli kiedykolwiek ktoś, nie wiem, do gry chce napisać muzykę, żeby ona miała takie troszeczkę zaleciałości feudalnej Japonii, to zawsze powinien być zachowany ten balans, bo ja do końca nie czuję, żeby ten kompozytor, który nie wiem, mieszka w Europie albo w Stanach Zjednoczonych, trochę czuł ten klimat. Chyba, że wychowywał się na mangach, anime, japońskich filmach i gra na nie wiem, na bębnach taiko albo koto i innych instrumentach. Bo nie zawsze się to sprawdza jednak, że nie czują do końca ci kompozytorzy i biorą takie sprawdzone, że okej, żeby weźmę ten flet, wezmę tamte bębny, to będę już miał klimaty rodem z filmów Akiry Kurosawy. Tak więc jeżeli chodzi o, tylko dokończę to, jeżeli chodzi o muzykę, to faktycznie było tak, że zwróciła też na mnie uwagę, widać na tą taką dramaturgię płynącą z tej muzyki, no bo też to, co widzieliśmy na zapowiedzi gry, no to się zapowiada nieciekawie, bo cała praktycznie wioska stanęła w płomieniach i była splądrowana. Tak więc tutaj z Pawłem zachęcamy Was do obejrzenia samej zapowiedzi gry. No i tyle chyba z mojej strony i chyba pozwoli, że przejdę od razu może do kolejnego tytułu, bo jeżeli to się tak, jak się to jakoś tak połączyło, to teraz znowu dla równowagi japoński tytuł, no tutaj No More Heroes 3. No nie jest to może jakieś tam powiedzmy zaskoczenie, bo tej grze już tam się mówi o dobrych chyba 2 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba 2 lata temu? Chyba nawet więcej trochę. Albo nawet chociaż 2 lata temu chyba pojawił się pierwszy taki teaser. Tak, rok temu troszeczkę już więcej pokazali. No i tutaj będzie jazda bez trzymanki dosłownie. I to mi się podoba. Kompletne wymieszana stylów, jakby ktoś rzucił do Gara, nie obchodziło go, co z tego wyjdzie. Tak jak to było w Dragon Questie, jak robiłeś mix różnych tych przedmiotów, to wrzucałeś jakieś przedmioty albo w The Legend of Zelda Breath of the Wild, gdzie gotowałeś, to też wrzucałeś coś i nie wiadomo ci. Właśnie o to mi chodzi.
chodzi. Ktoś chce zaryzykować, chce bawić się stylistyką, dużo będzie mocnych brzmień. Tego mi brakuje trochę w grach. Od czasów, nie wiem, Devil May Cry i Dooma, to brakuje mi gier, gdzie chyba, że są niektóre niezależne, ale brakuje mi takich gier, które naprawdę takim kopytem, mocnym brzmieniem gitarowym gdzieś tam mi po prostu trafią i przygniotą do muru. Tak więc liczę na to, że No More Heroes 3 będzie właśnie taką zwariowaną selekcją różnych gatunków, punka, rocka, jakiegoś trashu, więc na to bardzo tutaj liczę, jak na samą grę, a szczególnie na muzykę. Paweł, a jak u ciebie? Co teraz masz na liście? No ja właśnie się trochę zastanawiam, ale który tytuł pokazać, ale już chyba wiem. Ja wymienię dwa tytuły, ale tylko dlatego, że jest tam, że w obu tytułach występuje jeden i ten sam kompozytor. Więc to będzie... No to dajesz. Pierwszy tytuł to jest Sacrifier. Jest to japońskie RPG od Pixelated Milk, kolejne polskie studio, które już wcześniej wydało między innymi Regalię, również tytuł, który mógłbym nazwać JRPG, jak najbardziej. I drugi tytuł, czyli Eidon Chronicle, o którym w końcu wiem, kiedy wyjdzie, kiedy jest data premiery. Ja też mam na liście. A mówię o obu tych tytułach tylko dlatego, ponieważ muzykę do obu tych gier tworzy albo współtworzy mój ulubieniec Motoi Sakuraba. Zwłaszcza Sacrifier chyba tam tworzy, jeśli dobrze pamiętam, samodzielnie cały soundtrack. Natomiast jeśli chodzi o Eidon Chronicle, no to tworzy tam razem z Michiko Nariuke, którą część osób może kojarzyć między innymi z z Wild Armsów, między innymi. No co ja mogę jeszcze powiedzieć, jak naprawdę. Zobaczyłem tylko ten bardzo króciutki teaser Sacrifier. Przepiękna graficznie. Jeśli chodzi o muzykę, no mówię, to jest taki motyw stworzony chyba pod teaser. Zobaczymy, jak będzie prezentowała się sama muzyka. Natomiast jeśli chodzi o Eidon Chronicle, no tutaj mam bardzo duże oczekiwania, bo po pierwsze jest to spadkobierca Suikodena, a dwa, już część utworów usłyszałem. Już część utworów usłyszałem, co zostały one opublikowane, no i dostałem ciarów na plecach, więc czekam zarówno i na samą grę, i na sam soundtrack. Po prostu czuję te wibracje rodem z Suikodena. No i mam taką nadzieję, że ekipa tworząca tę grę mnie nie zawiedzie, bo jeśli mnie zawiedziecie, będę bardzo zły, będę bardzo niezadowolony. A bardzo mi Suikodena brakuje. Poznacie gniew Pawła w postaci zerowej oceny w recenzji. Wszyscy poznacie, o Jezus, jak wyjdzie i będę z tego bardzo niezadowolony. No, będą talerze latały. A, jeszcze tak dopowiem. Michiko Nariuke stworzyła muzykę do prawie całej serii Wild Arms, wyliczając z tego Wild Arms 5. Ale również stworzyła muzykę m.in. do Super Smash Bros. Czy Alterier Freeze, czy również kilka utworów do Super Smash Bros. Czy to Ultimate, czy Super Smash Brawl. To tak tylko kwestia do powiedzenia. Tak czy inaczej, Motoi Sakuraba w obu tych tytułach to jest dla mnie osobiście znaczek jakości. Dlatego mam bardzo, ale to bardzo duże wymagania, mam bardzo duże oczekiwania i wolałbym, żeby tego nie zawalili. To tyle ode mnie. To już wiem, kto będzie recenzować. Ja też mam na liście Eidona Chronicle 100 Heroes i dobrze, że znowu pokazali zapowiedź tej gry, szczególnie na konferencji Microsoft i bardzo mnie to ucieszyło. No, ja też jak najbardziej czekam na wersję na Nintendo Switcha, ale tak jak widzieliśmy, gra się dopiero ma pojawić za 2 lata, 2023, a w przyszłym roku ma być tak jakiś chyba prequel, czy znaczy przesmak właśnie, tego, co dopiero... Tak, a jeden Chronicles Rising, dobrze pamiętam, tak się to nazywa? Mm-hmm.
Tak więc tam znowu pokazali tą muzykę i to jest, co Paweł powiedział, że to jest 100% Gensou Suikoden, tylko jeszcze w lepszej formie, w lepszej aranżacji, w lepszej jakości. No i też tam chyba nawet przy tym Kickstarterze była taka opcja, że oni, jeżeli uzbierają, to będą mogli nagrać orkiestrę. Tak więc liczymy na to, że oprócz jakby samego tematu głównego, kto wie, może znowu w Warszawie nagrają z warszawską orkiestrą, to może dostaniemy znowu piękne, folkowe klimaty rodem z dawnych lat średniowiecza. Dobrze, no to jeżeli ja to też mam na liście, to ja znowu od razu może przejdę do innego mojego tytułu. Była japońszczyzna, to teraz znowu coś może z zachodu, a mianowicie A Plague Tale Requiem. No to jest jakby chyba kontynuacja tej pierwszej części, ulubiona gra Izy. I tutaj kompozytorem prawdopodobnie, ale sądzę, że na pewno będzie znowu Olivier Derivier. No na tej zapowiedzi gry no niewiele można było usłyszeć, tak więc znowu liczę na jakiś minimalizm w postaci jakiejś wiolonczelni połączonej może z jakimiś tam lekkimi instrumentami smyczków. Znowu będzie na pewno dramatycznie, będzie dynamicznie, przerażająco też momentami, no ale też będzie bardzo... No też tak powiedzmy melodyjnie też tak szczelam, że prawdopodobnie coś takiego znowu nam Olivier Derivier dostarczy. No ciężko cokolwiek po tej zapowiedzi powiedzieć, jakiej muzyki się możemy spodziewać, ale no mogę się domyślać, że niewiele tutaj się zmieni, po prostu powstaną jakieś nowe tematy, ale jakby ta konwencja, którą stworzył, muzyczna konwencja, którą stworzył Olivier, no to sądzę, że on będzie ją kontynuował. Dlaczego bym nie miałby tego robić, jeżeli to się sprawdziło w pierwszej grze? No to jak najbardziej niech to kontynuuje. Zresztą u nas ta ścieżka dźwiękowa dostała album roku 2019. Tak więc no, jak najbardziej tutaj trzymam kciuki za tą ścieżkę dźwiękową i mam nadzieję, że znowu Olivier nas pozytywnie zaskoczy. A co u ciebie? U mnie też wymienię znowu dwa tytuły, ale nie dlatego, że siedzą tam ci sami kompozytorzy, ale dlatego, że muzycznie są do siebie podobne, a przynajmniej liczę na to, że takie będą. Pierwszym takim tytułem jest Somerville. To jest gra twórców Limbo i Insight, a drugi tytuł to jest 12 Minutes. Więc dlaczego wymieniłem te dwa tytuły? Ponieważ wydaje mi się, nawet chyba jestem o tym przekonany, że w obu tych tytułach dominować będzie minimalizm ukośnik cisza. Zwłaszcza w Somerville to można było zobaczyć w teaserze, że za dużo tej muzyki tam nie było, praktycznie w ogóle jej nie było. Natomiast w 12 Minutes była ona bardzo, ale to bardzo minimalna i słychać, że dużą rolę odgrywać będzie tam fortepian. Bardzo, ale to bardzo mało jest takich tytułów, które stawiają na ciszę i minimalizm, dlatego no... Same ich teasery zrobiły już na mnie duże wrażenie. W szczególności 12 Minutes, o którym słyszałem i widziałem już pierwsze teasery z kilka lat temu i no cóż, czekam po prostu na tę grę, bo sama rozgrywka prezentuje się dosyć ciekawie, dosyć interesująco i widać tam będzie również jakieś znane osobistości, na przykład Willem Dafoe czy Daisy Ridley. Natomiast w przypadku Somerville tutaj liczę i trzymam kciuki za to na powtórkę z Insight i Limbo, gdzie ta muzyka będzie albo bardzo delikatna, wręcz niesłyszalna, albo nie będzie jej w ogóle. Bo tak jak mówię, brakuje mi bardzo takich tytułów, gdzie no, twórcy gier potrafią grać ciszą. Okej. No dobrze, no to teraz znowu u mnie coś z kosza
japońskiego, no to będzie Shin Megami Tensei 5. Wiedziałem, ja to też chciałem powiedzieć. No to słuchaj, dobrze, no to ja szybko tutaj powiem, a ty dokończysz. Ja obecnie teraz gram w trzecią odsłonę i no widać, że ta gra się bardzo mocno zestarzała, mimo tego, że to jest wersja HD odświeżona. Szkoda, że nie odświeżyli trochę tej muzyki, bo muzyka, znaczy muzyka ma swój bardzo taki, no swój taki indywidualny klimat, tak? To tego nigdzie indziej nie usłyszycie. Uwierzcie mi, takiej muzyki nigdzie indziej nie usłyszycie, nawet w Personach. I jest bardzo agresywnie, jest mocno, szalone jakieś elektroniczne dźwięki. Jakby to trafia do mnie. Nie sądzę, że to jest bardzo dobry album. Myślę, że to jest dobry album, który idealnie pasuje do tej konwencji, jaką jest seria Shin Megami Tensei. W trzeciej części Yui Takase robił muzykę, w czwartej już robiły dwie osoby, Ryoto Kazuka i w trzeciej trochę tych osób było, no już Shoji Meguro na przykład. No tak, ale czy on był głównym kompozytorem, to jest ciekawe. Chociaż masz może masz rację, bo tam czuć ten klimat. Był Maboi. Był klimat. Czekaj, ja, masz rację. Shoji Meguro, Kenichi Toshiya, Toshiko Sasaki i Tsukasa Masuko. Masz rację, to faktycznie. Ale on już Shoji Meguro już nie był w czwartej części, bo to już był ktoś inny. Nie, w czwartej chyba nie. No i teraz ciekawostka, czy Shoji wróci do piątki. Bo po tym filmie, co było pokazane, to tam słyszałeś, to był taki mocny kawałek rockowy, nawet momentami trochę taki metalowy, nie chcę użyć słowa J-pop, J-rock, tylko taki metalowy, nie wiem, nie umiem jakoś tak ładnie to słowo ubrać. Japoński metal? Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Znaczy, ale naprawdę... To był metal. Był metal, był ciężki rock. Ale to jest taki... wiesz, oni lubią swoje te klasy podciągnąć, tak? Masz tego J-popa, J-rocka i to faktycznie, jak postawisz takiego zwykłego rocka, postawisz J-rocka, to jest ogromna, kompletna różnica między tymi dwoma gatunkami, ale nieważne, w każdym razie jakby na tą piątkę nie tylko pod kątem muzyki, ale samej gry czekam, bo brakuje mi japońskich RPGów, tak więc cieszę się, że na zachód się pojawi dosyć specyficzny tytuł, mimo tego, że on tam ma te swoje nawiązania z tych poprzednich części, ale to jest jak chyba trochę jak Dragon Quest, tak sądzę, że zawsze się muszą pojawić jakieś tam znane te postacie, te potwory i te lokacje, więc cieszę się pod kątem muzyki, no i nie wiem, będę czekał na premiery, będę wyczekiwał premiery gry i też samej ścieżki dźwiękowej. Co jest u ciebie kolejnym tytułem, Pawle? Znaczy, ja jeszcze dopowiem o propos Shin Megami Tensei. Jasne, dajesz. Jak usłyszałem melodię, usłyszałem pierwsze sekundy tak naprawdę melodii, która przygrywana była w teaserze Shin Megami Tensei 5, ja wiedziałem od początku, czego się spodziewać, bo Shin Megami Tensei generalnie ma taki ciężki klimat w swoich soundtrackach, tu trochę rocka, tu trochę metalu, takie naprawdę ciężkie brzmienia tak generalnie. Więc pod tym kątem mnie nie zaskoczyło i jednocześnie właśnie z tego względu na to czekam. Zaś jeśli chodzi o Shin Megami Tensei, w ogóle tą całą główną oś Shin Megami Tensei, do której należą takie spin-offy właśnie jak Persona czy Devil Survivor i tak dalej, no one charakteryzują się właśnie takimi taką bardzo, bardzo ciężkim brzmieniem, takie bardzo charakterystyczne i tak dalej, więc od samego początku wiedziałem, czego się spodziewać, od samego początku wiem, czego się spodziewać po Shin Megami Tensei i ta muzyka nigdy mnie nie zawodziła. Wszystkie soundtracki, które słyszałem, no oczywiście były lepsze, gorsze, ale no nigdy nie trafiłem na krapa. Także w przypadku Shin Megami Tensei 5 liczę, że dostaniemy naprawdę potężny i naprawdę solidny soundtrack.
Okej, jeśli chodzi o mnie, kolejny tytuł. Muszę to powiedzieć. Muszę się tutaj pobić w pierś, bo... I wyjdę na ignoranta, ale już wyszedłem na ignoranta na Twitterze, więc jest mi wszystko jedno. Elden Ring. A też go mam na tytuł. Kiedy też go mam ludzie, kiedy został przedstawiony film z Elden Ring, to pamiętam, że cały Twitter wybuchł. O mój Boże, o Jezus Maria, o Chryste Panie, co nam się dzieje i tak dalej. Ja powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten teaser, podrapałem się po głowie i zapytałem ludzi, okej, cały Twitter wybuchł, o co chodzi? Wyszedłem na ignoranta, trochę nie bez powodu, bo Elden Ring to jest taki kontynuacja, jeśli mogę to powiedzieć, tej całej serii Dark Souls, Demon Souls i tak dalej, tej całej osi tych gier RPG, jeśli takie mogę nazwać. No powiem to tak, ja od Dark Soulsów, Demon Soulsów, Bloodborne'ów odbiłem się mocno, próbowałem je pokochać, nie udało mi się strasznie. Ale wiem, że cała ta seria, cała ta jest bardzo, ale to bardzo dobrze znana i darzą ją gracze dużą estymą. I no cóż, nic nie mogę na ten temat powiedzieć. No i bardzo się cieszę, że się ludzie cieszą. Jedna tylko rzecz. Muzyka zawsze mi się bardzo podobała. Gry były... Szczególnie z pierwszej części. Szczególnie z pierwszej części, dokładnie. Gry, no to tak, dokładnie. Gry, to tak jak mówię, no nie ruszyły mną w ogóle, natomiast jeśli o muzykę, podobało mi się bardzo. Bardzo. Tu z tego co wiem, kompozytorką będzie Yuka Kitamura, czyli osoba, to która jest już... potwierdzona już jest. Tak, ona już, jeśli dobrze widziałem, już pracowała przy Bloodborne, Sekiro i Dark Souls 3, także jeśli komuś spodobała się muzyka z tych gier, be my guest. Mnie naprawdę bardzo się spodobała, no mimo tego, że gry no nie bardzo, jednak nie bardzo, bardzo się mocno odbiłem, no ale cóż, Elden Ring to jest taki tytuł, który powstaje 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, więc no tym większe emocje i tym większe emocje towarzyszyło zapowiedzi podczas targów E3. Bardzo się cieszę z tych emocji. To nie jest gra dla mnie, ale na pewno posłucham soundtracku. No, mnie na przykład ciekawi, bo ona ma, ta gra, nawiązywać troszeczkę do mitologii skandynawskiej, ale takiej mitologii naprawdę bardzo gdzieś tam mocno zakorzenionej. Chyba jeszcze zanim słyszeliśmy o Odynie i innych pozostałych bogach, i sądzę, że muzyka będzie miała taki charakter faktycznie mitologiczny, to znaczy ona przynajmniej na tyle, ja jestem naprawdę, to jest jak wróżenie z fusów, ale jak widziałem tą zapowiedź gry, okej, ja jestem sympatykiem pierwszej części Dark Souls. Ogólnie nie uważam się za fana całej tej, powiedzmy... Za frika, już chciałeś powiedzieć. Tak. I ja szanuję osoby, które dużo godzin poświęciły tym grom, bo to są bardzo wymagające gry. Dlatego tutaj pokłonę i gratuluję wam, że tyle czasu poświęciliście na to, bo to trzeba mieć bardzo zręczne kciuki. I pamiętam, że jak obejrzałem tą zapowiedź, wiesz, ona na mnie nie zrobiła żadnego wrażenia. Muzycznie bym powiedział, że było wystarczająco dobrze, żeby podkreślić tą wyniosłość, bo tam te takie heroiczne elementy były czasami pokazane i też te walki. Na pewno wiemy, że kompozytorzy, w tym właśnie tutaj wspomniana kompozytorka przez Pawła, dostarczą muzykę, która będzie bardzo, bardzo taka monumentalna momentami, ale też będzie potrafiła gdzieś tam za serce jednak chwycić, bo jak pamiętacie, pierwsza część Dark Soulsów miała takie jakby tematy. Więc jakby tutaj się nie boję o muzykę. Chciałbym jakieś, nie wiem, może znowu, żeby trochę poeksperymentowali, może z jakimiś chórami dziecięcymi bym sobie wyobraził, bo tam jest, żeby nie poszli
wiesz, żeby nie poszli w coś takiego, użyję znowu takiego słowa, którego nie lubię za bardzo, sztampowego. Żeby to nie, no, żeby to nie było coś, wiesz, jak jest, zrobili muzykę do Assassin's Creed Valhalla, która jest naprawdę, jest dobra, nie uważam, że jest bardzo dobra. Ale nie rewolucyjna. Nie jest rewolucyjna, nie jest to żadna rewolucja ani ewolucja. Jest sam raz, jak ta muzyka pasuje jakby do całego tam, powiedzmy, świata, ale ona jest taka trochę przewidywalna. Także jak mamy wikingi, no to muszą być te odgłosy wikingów, chóry i tak dalej. Ja zawsze lubię stawiać na to, jeżeli nawet gdzieś jesteśmy w jakiejś epoce, czy jak, to żeby jednak troszeczkę nie bać się z eksperymentowaniem, i to po części się udało Jesperowi Kedowi w pierwszej części Assassin's Creed, przepraszam, w drugiej części Assassin's Creed 2. Tak więc sądzę, że Elden Ring pod tym względem na pewno będzie interesujący. Dobrze, Paweł, no to ja przejdę jakby teraz do mojej kolejnej propozycji, która pod kątem muzycznym sądzę, że będzie w tym czy w nadchodzących miesiącach, w tym roku bądź w nadchodzących miesiącach, będzie warta swojej uwagi, a kto wie, może będzie biła się o album roku tego roku albo przyszłego. No to tu jest Halo Infinity. Między innymi kompozytorem będzie, czy jest, Gareth Cocker, i znowu mogliśmy troszeczkę więcej tej muzyki usłyszeć. Z tego, co ja wiem, to ta muzyka trochę będzie bezpieczna. To znaczy, oni będą chcieli, kompozytorzy, pójść, z tego co słyszałem w tych wszystkich zapowiedziach gry czy gameplayach, pójdą, i też deweloperzy sądzę, że też dali takie wytyczne, ona będzie, ta muzyka, dosyć bezpieczna. To znaczy, o co chodzi? To znaczy, ona będzie taka, jaką gracze będą chcieli dostać. To znaczy, żeby ona brzmiała jak pierwsze trzy części Halo, żeby ona nie była za bardzo eksperymentalna, że tam nie będzie żadnych udziwnień, po prostu będzie bardzo bezpieczna. Przez to, owszem, będzie dobra, ale uważam, że mam niestety takie pewne obawy, bo ja tutaj lubimy z Pawem wróżyć troszeczkę z fusów i z kart, i z gwiazd, i nie wiem, z czego jeszcze można. No, lubimy przewidywać, i ja sądzę, że ona będzie naprawdę dobra, ona będzie pasowała do całej konwencji gry, natomiast nie zostanie jakoś szerzej zapamiętana na najbliższe jakieś, powiedzmy, lata, i wzbudzi na tyle takie zainteresowanie, że ona wpłynie później na jakieś tam, powiedzmy, inne tytuły, tak, że będzie inspirująca. Tak więc ten tytuł, mimo wszystko, ja uważam, że pod kątem muzyki może być dobry, warty jakby swojego odsłuchu. A co ty tam masz w worku? No, ja mam przedostatni już tytuł. No, ja też mam przedostatni. Ja jeszcze mam dwa. No, dajesz. Wiem, przedostatni tytuł, o którym chciałbym wspomnieć. No, z racji tego, że nie dostaliśmy żadnej wzmianki o... No, dostaliśmy. To, że ta gra powstaje, oczywiście. Nie dostaliśmy żadnej konkretnej wzmianki o Metroid Prime 4, ale w zamian dostaliśmy Metroid Dread. Czyli kolejny tytuł od Mercury Steam, od zespołu, który dostarczył nam Metroid Samus Return kilka lat temu, i to był taki remake Metroid 2 z Game Boya z 91 roku. No, jeśli chodzi o zespół, ja jestem bardzo spokojny. Na trailerze wyglądało to świetnie i szczerze mówiąc, brakowało mi takiego Metroida dwuwymiarowego, i bardzo mocno było czuć taki klimat Super Metroida ze SNES-a. Ja się 100% zgadzam. Podpisuję się dokładnie. Ja grałem w Super Metroida jakieś lata temu, niedawno znowu do niego wróciłem. Ty również masz za sobą przygodę z Super Metroidem i chyba przyznasz mi, że to jest jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych ever. Oj tak, mimo tego, że tam jest tak naprawdę mało relatywnie tej muzyki. Bardzo mało relatywnie, ale puśćcie sobie muzykę, nie wiem, w trakcie pracy czy coś, no to poczujecie te ciary na plecach, i liczę, że z Metroid Dread będzie mniej więcej to samo, że poczujecie ten klimat tej niepewności w kosmosie, gdzie, no cóż, Samus musi ratować się przed jakimiś dziwnymi robotami.
No ja liczę na powtórkę z rozrywki, osobiście tak powiem, liczę na powtórkę z rozrywki z Super Metroida, bo to jest taki tytuł, który fani cały czas się powspominają, cały czas do niego wracają. No i myślę, że Metroid Dread może być takim właśnie powrotem. No i liczę na to, że będzie również taki powrót pod kątem muzyki. No to ja mam też ten tytuł, to szybko tylko jakieś swoje wcięcia powiem tutaj. To jest ciekawe, bo sama produkcja podobno powstaje już gdzieś tak około 19 lat, żeby było zabawne. Takie podobno wiadomości wypłynęły. Tak, bo o samym Dread, o samej, nie pamiętam czy to była technologia, czy stwór Dread, nie pamiętam, chyba technologia Dread, można było przeczytać, czy usłyszeć w jednej z wcześniejszych odsłon Metroida. Więc w którymś momencie uznali, okej, my z tego kiedyś zrobimy grę, ale kiedy? No cóż, to jest historia na inny temat. Ja sądzę, że też jest taki problem, że oni myśleli, że 2 lata temu już wypuszczą tego Metroida 4, a wszyscy wiemy, co się wydarzyło finalnie, że musieli oddać zewnętrznemu studiu, żeby to... I tutaj mam na myśli Ray chyba bodajże robi, tak? Jeżeli pamięć nie mieli mnie. No i jakby ja nie będę teraz mówił o mechanice, o innych elementach, bo to już po części Paweł wam tutaj powiedział, a najprościej będzie, jeżeli sami zobaczycie na YouTubie. Ja tylko mogę dodać, że z tego, co ja tam usłyszałem i zobaczyłem, bo to później można było w Nintendo Treehouse chyba bodajże zobaczyć, to na tyle, ile nam deweloperzy pokazali, to muzyka będzie bardzo taka klaustrofobiczna, bym powiedział. To znaczy będziemy czuli się zaszczuci, osaczeni, będziemy czuć faktycznie troszeczkę takie... bicie swojego własnego serca i to, że będzie taka przerażająca. To znaczy będzie widać, że to jest takie trochę nawiązanie do tych z pierwszych Metroidów, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest takie też jakby nawiązania do samych filmów Obcego, a szczególnie do pierwszej części. Tak więc liczę na to, że ta muzyka faktycznie nie będzie bardzo mało melodyjna, mimo tego, że tam słyszeliśmy ten temat, główny Metroida, bo chyba zawsze musi się pojawić, bo to jest wizytówka tego cyklu gier. Tak więc ja na takie elementy tutaj ze swojej strony liczę. Dobrze, no to teraz mój przedostatni tytuł to jest Psychonauts 2. Aha. Nareszcie już wiemy, że pod koniec wakacji w sierpniu Mariusz sobie usiądzie i będzie mógł zagrać. Tak więc Mariusza ja się bardzo nie cieszę. Będzie. Mariusz będzie po prostu siedział i grał. Mariusz nie będzie się już odzywał przez całe wakacje. Nie, a w sumie sobie teraz przypomniałem, że ja pod koniec wakacji gdzieś wyjeżdżam, tak więc lipa, no tak przyjadę. Ale to będę miał fajną niespodziankę. Tak więc ja tutaj bardzo się cieszę. Ja się tak bardzo cieszę, bo Peter McConnell wraca i kurczę, no staram się jakoś to zbalansować, tak? Bo z jednej strony mam ogromne oczekiwania wobec tej muzyki i z drugiej strony mam takie odczucie, że jednak Peter nie zawiedzie, bo na tyle, ile usłyszeliśmy tam w tych gameplayach, to ta muzyka naprawdę będzie bardzo dobrze brzmiała. Ja nawet nie wiem, czy to nie będzie jego najlepszy tytuł. Nawet chyba Grim Fandango pobije. Mam takie wrażenie. Ale to mówię, to może być mylne wrażenie. Natomiast na tyle, ile zostało nam pokazane, to ta muzyka super jazz, dosłownie bardzo jazzająca, miks elektroniki, troszeczkę tam orkiestry słyszymy, jest mnóstwo jakichś fuzji różnych gatunków muzycznych, co do czego nas już oczywiście Peter McConnell przyzwyczaił, tak więc tutaj trzymam kciuki również na stopach, bo już mam fioletowe palce u stóp, tak więc ja tutaj trzymam strasznie, bo to jest dla mnie na razie taki kandydat do albumu roku, choć już jednego mam kandydata, a jest to między innymi Monster Hunter Rise, ale liczę na to, że Psychonauts 2 może to pobije i znaczy ogólnie ja bym chciał, żeby było jak najwięcej dobrej muzyki w tym roku. Każdej grze, każdej muzyce i każdemu kompozytorowi kibicuję i chyba Paweł się też podpisuje pod to i nasza redakcja, tak więc
osobiście bardzo na coś takiego czekam. Pawle, a co ci zostało w takim razie jeszcze? No cóż, no bądźmy szczerzy, nie będzie to żadnym zaskoczeniem to, co teraz już powiem. Już chyba wiem co, ja chyba też mam to na liście jako... W ogóle to nie powinno być żadnym zaskoczeniem dla nikogo, kto mnie zna. Oczywiście numerem jeden muzyki, na którą ja czekam i grę z E3, na którą ja czekam, to jest oczywiście The Legend of Zelda. No to ja też. Czyli najnowsza odsłona Zeldy i jednocześnie wyjaśniająca, dlaczego Nintendo wypuściło Skyward Sword. Bo... O, ja się też po tym podpisuję, bo też chciałem coś o tym powiedzieć. Okay. Zgłaszam się do tablicy. Tak jeśli, mógł, Pawle, jeśli ktoś pamięta sam początek tego teasera, no to widzimy, jak Link gdzieś spada, tak? Jak ma rozpostrzeżone ręce i po prostu gdzieś spada w dół. No, ten sam motyw pojawił się z Skyward Sword. Osobiście liczę na to, i myślę, że tak może być, że w pewnym sensie cała seria The Legend of Zelda, cała historia w ogóle całej serii zatoczy koło. Czyli tak jak Breath of the Wild znajduje się na samym końcu tej linii czasu, tej osi czasu, którą stworzyło oficjalnie Nintendo i również opublikowało, tak Skyward Sword znajduje się na samym początku, tak myślę, że ta gra, która teraz wyjdzie, w pewien sposób powróci na sam początek. Tam ktoś rzucił nawet takie przemyślenie, że Link będzie miał urządzenie, albo będzie miał możliwość w ogóle manipulacji czasem, czy nawet cofania się z czasem, czyli patrz przykład Zelda Ocarina of Time. Druga taka rzecz, to nie wiem, czy ktoś z was wie albo nie, ale Mariusz mi podesłał nawet to na Twitterze, tę ciekawostkę, i mnie po prostu zwaliło z nóg. Melodia, która leci w teaserze, puszczona od tyłu, to jest motyw przewodni ze Skyward Sword. A motyw przewodni ze Skyward Sword, puszczony od tyłu z kolei, to jest Zelda's Lullaby. To już wchodzimy na taki poziom Zelda's Cinematic Universe po całości. Więc... ja, Boże, nawet nie wiem, co tej grze jeszcze mogę powiedzieć. Niewiele możemy powiedzieć. Możemy jedynie gdybać. Ja bym powiedział, ja mogę tylko podsumować w ten sposób, że to będzie właśnie takie powrócenie do korzeni nie serii, ale w ogóle historii The Legend of Zelda. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to bym powiedział, że pójdą w tym samym kierunku, co w Breath of the Wild. Czyli użyją tych samych podobnych linii melodyjnych, tych samych może instrumentów, co niekoniecznie musi być złe, mając na uwadze takie tytuły jak Ocarina of Time i Majora's Mask. No cóż, dwie podobne gry, użyto w zasadzie tych samych instrumentów, prawie te same melodie, gdyby je puścić obok siebie, no to w sumie mielibyśmy tak naprawdę jedną wielką całość. Ale cóż, to nie było nic złego i w tym przypadku myślę, że to też nie będzie żadną wadą. Jeśli pójdą w tym samym kierunku co Breath of the Wild, tylko pójdą troszkę lepiej, mają moje błogosławieństwo. Mariusz? Jeżeli gra wyjdzie w 2022, no bo powiedzmy, bo tak zapowiadają, zapowiedzieli, no to ja już teraz mogę powiedzieć, że dla mnie to będzie gra roku i album roku. Nic raczej nie zmieni. Tak, no nie wiem, co musiało się wydarzyć. I ja wiem, że to troszeczkę strasznie tak egoistycznie i samolubnie, bo powinienem poczekać na inne ścieżki dźwiękowe. Dlatego mówię, jeżeli nic innego się nie pojawi, co zwróci moją szczególną uwagę, no to sądzę, że The Legend... Moim zdaniem, wiesz co, Paweł, że ta druga odsłona, bo jeszcze nie wiemy tak naprawdę, nie znamy tytułu, wiemy, że to jest tylko kontynuacja Breath of the Wild, to ta gra zrobi to samo, co Breath of the Wild, czyli znowu o 180 stopni wykręci i przewróci do góry nogami przy okazji jeszcze rynek gier wideo, w ogóle wszystkie studia deweloperskie, bo pamiętasz, jak ta gra się pojawiła, to co, jak pokazała tą mechanikę, jak pokazała, że nie trzeba żadnych tutoriali, nie trzeba tłumaczyć graczu. Dokładnie, graczy w samopas i niech po prostu odkrywają sami wszystko. Natomiast pod kątem muzyki to było strzał w dziesiątkę. Ja na przykład
nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że jestem jakimś fanboyem wielkim muzyki do gier The Legend of Zelda? Nie sądzę. Mam swoje ulubione odsłony, o których już mówiliśmy z Pawłem w podcaście o muzyce do tego cyklu gier The Legend of Zelda i tutaj was zachęcamy do przesłuchania tego podcastu. Ja mam swoje 3 ulubione Zelda i mi to w zupełności wystarczy. Natomiast ta kontynuacja faktycznie może być, sądzę, że rewolucyjna. To nie będzie ewolucja, tylko to będzie znowu rewolucja. Dlatego też tak długo. Ja mogę naprawdę poczekać. Ja jestem tutaj bardzo cierpliwy. Jeżeli będą potrzebowali jeszcze roku, to ja wolę to poczekać, bo ja wiem, że jeżeli oni wypuszczą tą grę, to ta gra, naprawdę ludzie się rzucą znowu na konsolę, jeżeli się pojawi jeszcze Nintendo Switch Pro, czy jak tam jaką inną będzie miał iterację, no to naprawdę gra zrobi ogromne zamieszanie. Czy muzyka zrobi ogromne zamieszanie? Bo ty mówisz, Paweł, że ona może być podobna do tego, co słyszeliśmy w... Znaczy, ja mogę doprecyzować. Jak pamiętasz, wyszła Ocarina of Time i niedługo później, chyba rok później, wyszła Majora's Mask. Miałeś dwie tak naprawdę te same gry, ale dwie ścieżki dźwiękowe, które były do siebie tylko trochę podobne. Tak, jeśli Ocarina of Time była bardzo baśniowa, melodyjna, tak w przypadku Majora's Mask miałeś zdecydowanie mroczniejsze i cięższe klimaty. Myślę, że w przypadku Breath of the Wild i tej kontynuacji może być pod tym kątem różnie, tak? Instrumenty mogą zostać zachowane te same, melodyczność tych utworów może być zachowana taka sama, ale to gdzie i w którym momencie zostanie położony nacisk i na co dokładnie, no cóż, tu musimy akurat tak naprawdę poczekać na samą grę i zobaczyć. A czy pamiętaj o tym, że też się trochę zmieni konwencja tej gry, bo to już było pokazane na tych dwóch zapowiedziach tego tytułu i sądzę, że ta dalej gdzieś w pewnym sensie ten taki minimalizm zostanie zachowany jak najbardziej, ale kompozytorzy będą musieli sięgnąć jednak po inne środki wyrazu, to znaczy nie mogą za bardzo powielać już tego, co było w pierwszej części, mogą jedynie mogą te tematy, które były skomponowane, poddać jakimś aranżacjom. Zresztą widzisz, tam jest ten taki bardzo znany, to co ty powiedziałeś, że jak się od tyłu odsłucha tego utworu, no to słychać zupełnie inny utwór i jest taka manipulacja trochę z czasem, więc nie zdziwiłbym się, jakby tam właśnie były takie elementy, żebyśmy słyszeli na przykład te utwory, zresztą to nawet w tej odsłonie Breath of the Wild było, że niektóre utwory jak się od tyłu puści, to się słyszy te utwory z czasów, nie wiem, właśnie Ocarina of Time i jeszcze i innych. Dokładnie, plus, właśnie... jeszcze jedna taka rzecz, jeśli widzieliście teaser, no to był jeden taki moment, czy nawet dwa takie momenty, kiedy można było zobaczyć, że rzeczywiście dochodzi do manipulacji czasem w samej rozgrywce, więc może cała gra będzie nastawiona właśnie na to i również wykorzystane to zostanie w muzyce, tak jak ty mówisz. No dobrze, Pawle, bo moglibyśmy o tej Zeldzie teraz mówić, ale to jest znowu takie, znowu wchodzimy na zasadzie, okej, a teraz weźmiemy kociołek, wrzucimy wodę i będziemy zaraz wróżyć w fusy. Dobrze. Nie, to jest super. Dobrze. Nie, ja mogę z tobą na ten temat rozmawiać, tylko do końca nie wiem, czy nasi słuchacze, czytelnicy i widzowie by chcieli, żebyśmy teraz przez nasi słuchacze mają gdzieś nasze opinie o Zeldzie, bądźmy szczerzy, więc przejdziemy do kolejnego punktu wydarzenia, ostatniego, już naprawdę bardzo szybko, bo już siedzimy zdecydowanie za długo, już mam nadzieję, że nikogo nie zanudzimy. A tym ostatnim punktem jest nasze top 3 gier, na które czekamy, jeśli chodzi o E3. Mariusz, twoja topka. To od razu trójkę mam powiedzieć, czy będziemy się znowu wymieniać? Wiesz co, powiedz od razu 3. Dobrze, no to ja powiem to od trzeciego miejsca, kończąc na pierwszym. No to na trzecim miejscu to jest wspomniane ze mnie i przez Pawła Aiden Chronicles 100 Heroes, to jest na trzecim miejscu.
Ja sądzę, że co ja tutaj mogę powiedzieć? Czekam na mnóstwo folkowego tematu, folkowych jakichś tematów, takich powiedzmy bardzo dźwięcznych, energicznych, które przeniosą mnie do czasów, kiedy japońskie RPG były na ustach praktycznie większości graczy, tak więc czekam bardzo. Na drugim miejscu no to Psychonauts 2 z Peterem McConnellem. Ojej, znowu, niech mnie przeniesie do lat 30. do ery jazzu, zwariowanych jakichś big bandowych tematów. Na to strasznie liczę, że Peter znowu to zrobi, to jest jakby na drugim miejscu. A na pierwszym, no to był przed chwilą wspomniany The Legend of Zelda, czyli kontynuacja Breath of the Wild. Ja tu strasznie czekam na ten tytuł i prawdę mówiąc, niewiele mi do szczęścia potrzeba. No, jest mnóstwo świetnych konsol, jest mnóstwo świetnych gier, na pewno częściowo je ogram, ale jednak tutaj w tym momencie ten tytuł pod kątem samego gameplayu i muzyki mi w zupełności wystarczy. I to taka moja top trójka, jeżeli chodzi na co czekam. Pawle, a ty co masz tam na liście? No jeśli chodzi o mnie, no to miałem duży problem z wyznaczeniem kogoś na trzecie miejsce, bo było naprawdę bardzo dużo gier, które chciałbym ograć i które zasługują na to trzecie miejsce. I mógłbym spokojnie wymienić je wszystkie, ale dla odmiany zostawię go dla indyczka, czyli dla Demon Fortle, czyli mocne retro, mocne 8 bitów, mocny chiptune znany z Pegasusa. No, co mogę innego powiedzieć? No po prostu sentyment troszkę wygrał, no ale tak jak mówię, na trzecim miejscu wsadziłbym każdą możliwą grę, czy to taką, którą my wymieniliśmy, czy to takie, których jeszcze nie wymieniliśmy, bo jest na przykład Life is Strange między innymi. No ale cóż, no trzecie miejsce u mnie zajmuje indyczek. Na drugim miejscu Eidon Chronicles, czyli to, co już tu powiedziałeś, folk, dalekowschodnie również motywy. No i generalnie melodia i muzyka, która pokazałaby, że japońskie RPG, te klasyczne japońskie RPG dalej żyją i dalej mają się świetnie. No i na pierwszym miejscu, no zaskoczenia nie ma, czyli The Legend of Zelda. Zobaczymy, czy Nintendo znowu zmiecie cały rynek i zgarnie całą pulę nagród. No dobrze, Mariusz, to wszystko jest od nas. Powiedzieliśmy o swoich życzeniach, jeśli chodzi o muzykę do gier. Oczekiwaniach nawet. Oczekiwania związanych z muzyką do gier, które zostały były przedstawione na E3. Oczywiście zachęcamy również i was do komentowania, czy to na stronie, czy u nas na Discordzie. Czy wy macie jakieś oczekiwania, czy swoje ulubione gry, które chcielibyście zagrać, czy usłyszeć muzykę z nich. No i również zachęcamy was do subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast, na YouTubie również, na SoundCloudzie. No nie wiem, Mariusz, czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć do naszych czytelników, jak zawsze, słuchaczy? Tak, jak zawsze bardzo serdecznie z Pawłem wam dziękujemy, że nas słuchacie na bieżąco, no bo to już jest 19 odcinek. Za rogiem już nam się powoli okrągła 20 zbliża. Teraz jeszcze tylko dodam, że obchodzimy 15-lecie serwisu GameMusic.pl i GameMusic.net, tak więc bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas nas czytają, krócej bądź dłużej, nie ma znaczenia. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie. Ten podcast pojawi się chyba bodajże dzień przed naszym streamem, do którego obejrzenia was serdecznie zachęcamy, bo będziemy się dzielić z redakcją swoimi anegdotkami związanymi z całym procesem, który trwa, kiedy piszemy i co się działo, co powstało, i też podzielimy się życzeniami urodzinowymi od naszych przyjaciół, zaprzyjaźnionych między innymi kompozytorów. No i też będzie mnóstwo nagród. Naprawdę, mamy kosz nagród, chcemy je wam rozdać. Jesteśmy szaleni. Chcemy się ich pozbyć po prostu. Chcemy się ich pozbyć, chcemy wam dać w podzięce za to, że jesteście z nami. Też tutaj zachęcamy do komentowania naszego podcastu.
negatywny, pozytywny komentarz naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo każdy komentarz jest tutaj na wagę złota i też nam to pomaga, żeby ten podcast się cały czas jakby rozwijał, bo to, co robimy tutaj z Pawłem, to robimy to dla was i też bardzo nam zależy na waszej opinii. Tak więc tyle bym ze swojej strony, Pawle, jeszcze dodał. No dokładnie. Zachęcamy, zapraszamy na nasz urodzinowy stream. No i życzymy sobie i wam kolejnych 15 lat. Słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy serdecznie. To był 19 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna się z wami Paweł Dębowski, a z drugiej strony... No jak zawsze serdecznie kłania się w pas Mariusz Borkowski. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć! Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.